This is the year 2087. 75 years ago, the two great armies of the world engaged in a final war. After 15 years of continuous battle, which included every nuclear weapon known to man, most of the population of the Earth was destroyed. A cruel trick was played on the survivors. Although there are times when clouds fill the skies, it has not rained for 50 years. Things are really fucked up. Zdziczały świat. Występują Nie wszędzie jednak panował chaos. 500 mil od tego miasta w środku pustyni jest niewielka osada. Nazwano ją Lost Wells. Tam właśnie mieszkam. Tam jest woda. Zdjęcia. Scenariusz. Kate, idź już, bo znowu spóźnisz się na lekcję. Reżyseria Lee H. Hudson. Spóźnisz się do szkoły, Kate. Eric Partridge? Eric Partridge? Jestem. Glenn Dobbs? Jestem. Catherine Elliot? Jestem. Znowu się spóźniłaś. Tylko troszeczkę. Żeby to było ostatni raz. Z której książki chcecie się dziś uczyć? Wybór nie jest trudny, mamy tylko 4 książki. O dobrych manierach Emily Post. Patrz, tam. Co to jest? Nie wiem. To ludzie. Tańce na podwieczorku. Tańce tego typu odbywają się zwykle w domu rodziców młodej panienki. Co to takiego dom? Słuszne pytanie, Eric. Niestety, ja też nie wiem. W naszych książkach o tym nie piszą. Podwieczorek taki może być okazją do przedstawienia na przykład nowej synowej członkom okolicznej społeczności. A co to jest społeczność? To ludzie, którzy zamieszkują jakieś miejsce. Lost Wells to właśnie społeczność. Angie, mamy gości. Gości? Kate, chodź! Nie mieliśmy tu nigdy gości. Jak mamy się zachować? Przedstawianie się. Witając się, wymawiamy dokładnie swoje imię i nazwisko, a także grzecznościową formułę. Miło mi. Świetnie. Chodźmy ich przywitać. Thank you.
Cześć, jestem Eric. Miło mi was poznać. Jestem Paul. Witamy was w Lost Wells. Możecie odpocząć, tu posiedzieć się, jeśli jesteście głodni, napić się wody. Dziękuję. Dziękuję wam wszystkim. Przebyliśmy długą drogę, uciekając od nieprzyjaznych nam ludzi. Szukamy prawdy i miłości. Jestem Derek Abernathy. Nasz szlak wytycza wizja jaśniejsza niż wschodzący świt. Odnalezienia miejsca, gdzie przetrwała jeszcze więź człowieka z człowiekiem. Zwątpiłem już, że miejsce takie odnajdziemy. I oto jest. Możecie zaczynać. Nasze straty? 4 ludzi. Nie najlepiej. Trzeba to uzupełnić. Koniec akcji, szefie? Nie zupełnie. Uciekaj, jeśli ci życie miłe. Spójrzcie na mnie. Wkrótce uznacie ten dzień za najważniejszy w waszym życiu. Lance! Nie daj się im! Lance!
Spokojnie. Neatly done, sir. Niezła sztuczka. No teraz pozwól chłopcu odejść. Następnym razem nie pójdzie ci tak gładko. Ktoś ty taki? Ethan. Ethan? Ten słynny magik? Nie jestem magikiem. Choć nie przeczę, że gdziekolwiek się zjawię, dzieją się dziwne rzeczy. To możemy podać sobie rękę. Tego bym nie powiedział. Uszczupliłeś moje stado. A ty moje okaleczyłeś. Wrócę tu po nowy narybek. I po twoje kobiety. I po ciebie. Będę na ciebie czekał. Ethan, jak my im damy radę? Oni sieją wiatr i oni zbierać będą burzę. Co? Ozeasz, Stary Testament. Ethan, ci chłopcy, ich oczy. A ten ich przywódca, on jest straszny. Znam kogoś gorszego. Na nasze szczęście, Angie. Po co jedziemy do miasta? Bo cały ten Derek na pewno tu wróci, a sami nie damy im rady. Spieprzył robotę. Powinien był mnie zabić, kiedy miał okazję. Ja bym tak zrobił. Kim on jest? Ci chłopcy. Nawiedzony wariat. Ciężki przypadek. Wierzy, że ma do spełnienia szczególną misję. I dla tej sprawy gromadzi wokół siebie młodych chłopców, których zaraził swoim fanatyzmem. Ten twój przyjaciel z miasta pomoże nam? Nie powiedziałem, że to mój przyjaciel. Może nam się jednak przysłużyć, choć o tym nie wie. George nie jest lepszy od Dereka, ale ma trochę lepsze maniery. Skąd go znasz? To stara historia. Dość nieciekawa. Myślisz, że Derek wróci po wodę? Nie. Wymordować nas do reszty i wcielić do swojej bandy naszych chłopców. Ma dziwną słabość do młodych chłopców. Ich uległość podnieca go. Bez sensu. Nic nie ma sensu w świecie, który zdziczał. Gdzie są wszyscy ludzie? Czekają. Na co? Zobaczysz. Woda! Woda! Stać!
Oni się pozabijają. Od 50 lat nie padało. Woda to największy skarb. To skąd my ją mamy w Lost Wells? Doprawdy nie mam pojęcia. Moglibyśmy im pomóc. Sami sobie nawet nie możemy pomóc. Wody! Wody! Nie gap się, uważaj. Tak jest, szefie. Chodźcie. Trzy kartki, trzy słoiki masz. Ile? Nie mam kartek na wodę. To zjeżdżaj stąd. Moja żona jest bardzo chora. Chociaż trochę wody. Ona umrze. Ja też kiedyś umrę. Może choć dla niego? Pokaż go. On już ledwo zipie. Woda by mu pomogła, szefie. Zamknij się. Nie ma kartek, nie ma wody. Tak jest. Niech cię piekło pochłonie. Wszyscy już tam jesteśmy. Bardzo dziękuję, panie. Zjeżdżaj, stary. Następny. Podziel się ze mną, staruszku. Zajmij się tym wesołkiem. Dawaj, stary. Ja tego nie przeżyję. Zmarnować tyle wody. Ethan? Chief, dokopaj córkowi. Usać tego mądrale. Robi się, szefie. Witam, chodźmy stąd. To George. Kogo ja tu widzę?
Ethan? Mój były wspólnik. Łotry, jak ich mało. Możesz to ze mnie zdjąć? Zaskoczyłem cię, co? Jak zwykle. Żonka ci się trafiła. Nie jestem jego żoną. Angie Blanning, nauczycielka. George Landon, niepiśmienny. Jesteś mi potrzebny w Lost Wells. Wiele ci zawdzięczam, Ethan. Wychowałeś mnie, sporo rzeczy nauczyłeś, ale to było tak dawno. Jesteś mi potrzebny. Dwa dni temu zaatakowali nas ludzie Dereka Abernethy. I oni wrócą. Krew ma swoją cenę. Co proponujesz? Proponuję ci rozgrzeszenie. Co? Mamy żywność, jesteśmy zagospodarowani. To dobrzy ludzie i potrzebują pomocy. Oferujemy też tlenek wodoru. Co? Wodę. Ile? Tego ci nie powiem. Przyjedź, to zobaczysz. Odsunąć się od ognia. Podaj choć jeden powód, dla którego miałbym cię nie zabić. Woda. Zamieniam się w słuch. Ci ludzie patrzą, jak jeden człowiek zabija drugiego? Nie, czekają na swoją szansę. Jeśli X-Line przegra, każdy dostanie podwójny przydział wody. Nie przegrał dotąd ani razu, więc biorę go do drużyny. Dalej, chłopaki. Który następny? Macie bilety, bierzcie. Każdy ma szansę wygrać. A oto wielki X-Line. Pokona. Kto następny? Kto stanie do walki? Może ty? Albo ty? Chodź tutaj. Oklaski dla zawodnika numer 9211. Teraz uważaj. Uważaj, bracie. Koniec zakładów. Zaczynamy. Uwaga. 10, 9, 8. Zwyciężył ciągle niepokonany X-Line. Ciekawe, czy znajdzie się kolejny idiota. Znajdzie się, to będzie George. To może być ciekawe. Pokonasz go, George, ja ci to mówię.
Nikt go nie pokonał od 5 lat, bo celowali nie w tego, co trzeba. To następny. Do wygrania przydział wody na 2 lata. Przyjrzyj się dobrze tej zasłonie. Obyś miał rację. Nie wysyłałbym cię na śmierć. Tutaj jest chętny. Ten człowiek chce z nim się zmierzyć. Nazywa się George Landon. Brawo. Następny śmiałek przeciwko wielkiemu X-Line. Oklaski dla pana George'a Londona. Zawodnik numer 9212. Stawka w zakładach, podwójny tygodniowy przydział wody. Koniec zakładu. Spokój, siadajcie. Zaczynamy. Dziesięć. Dziewięć. Osiem. Dobry strzał. Oszuści. Daj pistolet. Ślepe. Miałeś ślepe naboje? Niebezpiecznie bawić się bronią. Zostawcie mnie, bo wszystkich położę trupem. Bierzemy go do kompanii. Trzymaj się mnie, X-Line. Ty teraz dowodzisz, szefie, dokąd jedziemy? Na zachód, 500 mil stąd. A po jaką cholerę? Po wodę. Po wodę? Woda, no wiesz, ocean, jezioro. Mineralna. Derek, ojcze nasz, chcemy służyć ci, zwyciężać dla ciebie, umierać za ciebie. Rozum i mądrość Charlesa Mansona. Jesteście moją rodziną, ale ja nie jestem z tego świata. Najwyższe piękno to wolność. Słuchajcie, co mówi wam głos niewidzialnego. Jeśli okażecie strach, zaatakują was. Jeśli okażecie miłość, zaatakują was. Szaleństwo zawładnęło wszystkim. Oni chcą cię zniszczyć. Oko za oko. Nonsens stanowi sens. Oto jest chaos. I z niego wyłoni się jutro. Bez jutra człowiek, jak wiele innych gatunków, skazany jest na zagładę. Módlmy się.
Znam cię. W porządku. Przekazuję ci, George. Trzech już mamy. Ty tu dowodzisz. Panowie, jedziemy na wojnę. And what? George! Nie poszła. Co ty, diabła, tu robisz? Staram się przeżyć, a konkretnie zaspokajam głód. Wybacz, stary, gdybym wiedział, że to twoja cizia, na pewno bym jej nie uszczknął. Dobra, słuchaj. Może zabierzesz się z nami? Jest drobna robótka i mnóstwo wody. Czemu nie, ale najpierw muszę coś przekąsić, inaczej nie da rady. Spływamy stąd, chłopaki. Bon appetit. Smacznego. Po co go zabieramy? To mój stary kumpel i dobrze strzela. Ale to kanibal. Każdy ma jakąś datę. Z czego się śmiejecie? Dzikie bestie. Dajcie spokój. Za dużo miałam ostatnio mocnych wrażeń. Ja sam też mam już tego dosyć. Tylko zmuszają mnie okoliczności. Panowie, dobrego lunchu. Chodźcie tutaj. Chodźcie wszyscy. To nie tamci źli ludzie. To nasi źli ludzie. Wyjdźcie, przywitajcie ich. Angie,
Angie, znalazłaś moją mamę. Co się tu dzieje? Uprowadzili jej matkę. To nie są ci ludzie, którzy zabrali twoją mamę. Leland Miller, dzięki, że przyjechaliście. Nie ma jeszcze za co dziękować. No więc co tu jest grane? Nie mamy szans, żeby tu się obronić, bo cholerę nas coś ściągnąłeś. Nie zrzęć, X-Line. Jesteśmy bogaci. Jesteśmy cholernie bogaci. Zaczynam cię nawet lubić, George. Nie wygląda to dobrze, stary. Nie ma tu nawet kamieni, żeby zbudować przyzwoity mur. Nie było to dotąd potrzebne. Poukładamy te braki jeden na drugim. Zrobimy tu sobie małą fortecę. To nie wchodzi w grę. Dlaczego? W tych wozach mieszkają ludzie. Mnie jeszcze życie miłe, Leland, a Derek tu wróci. A tu ich spotka mała niespodzianka. Kiedy już wjadą, trzask, mamy ich. Wykopcie rów 3 metry na metr, głębokości 1,5 metra. To ich grób. Bawcie się dobrze. Nabijesz się? Op, nie umiem. To się naucz. Chodź tu, starpie. Ty też, kochasiu. Najpodlejsze gówno, jakie stworzył Bóg. Uważaj, z tymi gadami nie ma żartów. Do środka, ty skurwielu. Ile już mamy? 8. Dobra, jeszcze 2. I to już koniec? Nie. Wtedy weźmiemy się za skorpiony. Takie ekstra okazy. Wiem, że rzucanie deklami to dobra zabawa, ale gdy się zaostrzy krawędzie, może być z tego niezła broń. Zaraz zobaczycie. Świetnie. Zabij kaktusa. Mam nadzieję, że nie zjawią się tu dzisiaj. Nudno tu jak cholera. Nie ma kobiet, nie ma drinków. Jesteś z miasta? Tak. A co? Wyglądasz mi na rewolwerowca. Zgadza się. Zabiłeś pewno mnóstwo facetów. Dajmy na to. A kobiety z miasta? Jakie one są? Brzydko pachną. Serio? Tak. Wszyscy tam zresztą śmierdzą. Czy wy tu lubicie czasem sobie chlapnąć? Chlapnąć? No wiesz, pójść na całość, aż zwali człowieka z nóg. Raczej nie. Raczej nie. A Boże Narodzenie? Nie ma toastów Boże Narodzenie? Co to takiego Boże Narodzenie?
Mam tego dość. Dzieci, chodźcie tutaj, żebym was więcej nie widział z tymi facetami. Nie lubią tu takich jak my. Ja też nie lubię takich jak my. Ale zabijać na nich, do tego jesteśmy dobrzy. Boją się, że lekarstwo może być gorsze niż choroba. George. Ethan chce z tobą mówić. Ciekawe, na jaki temat. Wejdź, George. Wiesz, czemu przyjechałeś do Lost Wells? Żeby was ocalić i stać się bogatym. Nie, żeby ocalić siebie. To twoje przeznaczenie. Przyjechałem tu, żeby zabijać. Nic z tym szlachetnego. Woda cię tu zbawiła i woda sprawi, że zostaniesz. Ja to wiedzieć, Kim Osabe. Góry, jeziora, lasy. Wszystko to już przeszłość. Ale to miejsce nadal żyje. Do czasu. Trzeba o nie walczyć. O tę kupę śmieci chyba żartujesz. Jeśli mi życie miłe. Walczyć to nie znaczy umierać. To zwyciężać. Zjadłeś coś nieświeżego, Ethan. Mówisz od rzeczy. Nie ma w tobie krzty fantazji, George. Znam ja takich. Umierają na długo przedtem, nim serce ich przestaje bić. Umierają duchowo. Ty do nich należysz, George. Robota na mnie czeka. Nikomu nie zaszkodzi trochę sobie pomarzyć. Z marzeń rodzi się mądrość. Wypij to. Do dna. Cholerne świństwo. Na pozór. Witaj, synu marnotrawny.
co ja piłem, to świństwo. To napój z korzeni ziół. Nie tylko, Chryste Panie. To miłe. Skąd znasz Ethana? Wychował mnie. Nigdy o tobie nie mówił. Wiadomo. Zawiodłem jego oczekiwania. Całe lata wędrowaliśmy po północy, walcząc i rabując, aby przeżyć. Miał tego dość. A mnie to weszło w krew. Coś mnie z nim jednak zawsze wiązało. Kochasz go? Nie, to raczej strach. Kto to jest? Mój mąż. Jesteś mężatką? Żartuję. Znalazłam to zdjęcie dawno temu i zatrzymałam je. Podoba mi się. A co na to twoi faceci? Nie są zazdrośni? Nie miałam dotąd żadnego chłopaka. Dowiodę ci, że warto było na mnie czekać. Nie jestem dziwką, George. Zapamiętaj sobie. Gdybyś się uśmiechnęła, wyglądałabyś 100 razy ładniej. Nie umiesz mówić? Dziękuję. Mam na imię George. Coś w tym napoju musiało jednak być. Szkocka z lodem, wódka. Chryste, co ja tu robię? Co? Nie do ciebie mówię, ty padalcu. Bądź miły, bo zdetonuję ten ładunek. Jaki ładunek? Ten, który masz pod nogami. Do cholery, X-Line. Uważaj! Wielki X-Line. Cicho. Ale temperamencik. Zrobię ci dobrze, Laluniu, zobaczysz. Podaj choć jeden powód, dla którego miałbym cię nie zabić. Zostaw ją i wyłaź stąd.
Nie ma sprawy, George. Chcesz być pierwszy, to idź. Zastrzel go. Get going. Wynoś się. Zastrzel go. Shoot him, Edgy. I'm coming back. Jeszcze tu wrócę, George. Czemu nie zabiłaś tego skurwysyna? Módlmy się. Ty tu jesteś głównym szefem? Czego chcesz? Tego, czego i ty, Lost Wells. Tak? Jadę stamtąd. Wynajęli mnie i paru innych, żeby ich przed tobą bronili. Ale nie mają szans. Z tego, co wiem, jesteś niezły w tym, co robisz. Tak? Chcę mieć Lost Wells. Chcę go wziąć z tobą. Jesteś nieźle podhajcowany, przyjacielu. O przyjaźni to możemy pogadać. Na razie chcę być wspólnikiem. Do wody? Wygląda na to, że mają jej mnóstwo. Dzięki za informację, ale wspólnik mi niepotrzebny. Zwłaszcza taki szmatławy typ jak ty. Zdradziłeś swoich, zdradzisz i mnie. Ten facet nie jest mi potrzebny. Słuchaj, skurwielu. Dostanę się jeszcze. Nie w tym życiu. Módlmy się. Derek, ojcze nasz, chcemy ci służyć, zwyciężać dla ciebie, umierać za ciebie, Derek, ojcze nasz. Oni nie żartują. Jesus Christ, you poor little fucker. They cut your balls off. Kill me. Zabij mnie. Kill me. Zabij mnie.
Będą tu i to wkrótce. Wyczaruj coś tą swoją witką, bo będzie źle. Moja moc to ty, George. Czy to nie piękne? Niezła robota. Znalazłeś go? Tak. Ale Derek był pierwszym. Szkoda, że go nie zastrzeliłaś. X-Line, co tu tak śmierdzi? Co? O, George. Co to jest do cholery? Nic specjalnego, ale ujdzie. Pijesz to świństwo? Wiem, że jakość nie jest najlepsza. Z czego to jest? Różne roślinki, śmieci. Śmieci? Tak, wyrzucają resztki jedzenia tam ze samochodami. I trochę tego dla konsystencji. Nie takie złe, co? Tylko nie sikaj blisko ognia. Widzisz tę skałę, George? Pod nią jest 15 kawałków pierwszorzędnego dynamitu, takie ciasteczko z kremem, co? Dwa, trzy, cztery. Kompania, rozejść się. Ej tam, zostaw go. Będziemy tu mieli wojnę. Każdy z was się przyda. Dziękuję. Kabel łączący gałkę z rurką powinien być koniecznie uziemiony. W przypadku awarii uziemienie to działa zabezpieczająco. A teraz krótka przerwa. Moja koka. To pewno jakiś wielki prezydent. Wyglądasz dziś inaczej. Lepiej czy gorzej?
Nie lubię, jak ktoś przerywa mi lekcję. Robię, co mogę. Chcesz być kimś, kim nie jesteś. Zawsze zostaniesz jednym z nich. To dla ciebie. Już czas. A niech to. Ze 30. Daleko są? 3 mile stąd. Jadą niezbyt szybko. Mamy kilka minut do roboty. This line. Spóźniłem się na autobus. Jem coś tutaj. This line, oni ruszyli tą bliską. Niedobrze mi. What? Masz Pietra? Pietra mają tylko przegrani. Jak za dawnych dobrych czasów, to Ethan? Siadaj. Chyba nie wszystko jeszcze zapomniałeś. No jak ci się zdaje, George? Ruszaj. Naprzód.
you're back. Wróciłeś? I want to exchange this. Oddaję wam to. She knifed me. Dziabnęła mnie nożem w oko. So you took both of hers. Pozbawiłeś się za to obu. A tyś kto? Twój wróg. Ten wasz mur jakoś mnie nie powstrzymał. Nie miał takiego zadania. Chcę być z was dumny. Co powiesz na to, Bohtasiu? Hej, Watt, nie będziesz dziś głodny, na pewno. Wracamy. Nie tym razem, kolego. Pathetic. Nie do wiary. Czary działają jednak znacznie lepiej, kiedy broń jest nabita. Jazda, krasnale, naprzód. Jeszcze raz, sercem. Ich wcinaj, nie naszych.
Gdy nadejdzie śmierć, pogrążeni w smutku i osamotnieni, bliscy oddają zmarłym ostatnią posługę. Strój zmarłego powinien być dostosowany do jego wieku, stanu i pozycji. Młode dziewczęta chowane są zwykle w bieli, a dzieci w ubrankach ze szkółki niedzielnej. Bardzo dobrze. A teraz spróbuj zasnąć. Czy zdoła kiedyś o tym zapomnieć? Może z czasem. Nic tu już po nas, co? Nitro, ty prowadzisz czy ja? Dokąd chcecie jechać? Spieprzamy stąd i tyle. Zresztą i tak nie ma już wody. Stęskniłem się za moją bandą. Daj spokój, mały. Chodź, Exline, tracimy czas. Nie odjeżdżaj, Nitro. Nie patrz na mnie tymi swoimi ślipiami, bo to na mnie źle działa. Chodź, George. Are you going? Jedziesz z nimi? George. I'm staying. Zostaję. Daj spokój, chłopie. Dla takiej szczapy nie mam na niej kawałka przyzwoitego mięsa. To, co ja ci dałem, moją gorzałę, całkiem zgłupiałeś. Gdzie się podziała cała woda? No dobra, jeśli mam zostać, muszę znaleźć trochę śmieci i zrobić nową porcję. Chodź, mały, opowiem ci o Bożym Narodzeniu. Niech to szlak zostaje. Skoro tak, muszę chyba znów wydobyć wodę. Ethan, co ty u diabła kombinujesz? To był mały sprawdzian. Sprawdzian? Słuchaj, Angie. Ojciec da mi dzisiaj klucze do salonu. Co ty na to? Co robisz? Kiedyś nazywano to tańcem. Co mam robić? Ruszaj się w rytm muzyki. To dość przerażające, ale zdaje się, że przeżyjemy.
seksualistę. Trzeba mieć pecha, żeby takiej chwili. Gdzie on jest? Nie można się nawet spokojnie zdrzemnąć. Muszę się wysikać. Co to takiego? Nie twój interes. Gdzie jest George Landon? Gadek, gdzie ten skurwysyn jest? Matki, strzeżcie swe dzieci przed takim grzesznym życiem jak moje, nim słońce wzejdzie nad ich głowami. Co? Chyba nie będziecie pić sami. Znowu jestem ci coś winien, Ethan. Jesteś mi winien siebie, synu. Dokąd się wybierasz? W górę. Tam, w chmury. Wszystko już przygotowane. Jak dobrze pójdzie, może trafię do nieba. Jesteś mi potrzebny tutaj. Nie jestem ci już potrzebny, George. Wygrałeś. No, na mnie czas. Zaczekaj. George, ofiara całopalenia ma moc oczyszczającą. Liczę na to. Odbiło ci kompletnie. Nigdy nie dostaniesz się do nieba. Gdzie on jest? Ja wam na pewno nie powiem zbyt wiele.
Dawaj, ład. Czas na czary. Rzuć to. Nieźle, George, ale to cię nie uratuje. Zanim ci poderżnę gardło, musisz powiedzieć, jak się robi to świństwo. Gadaj, albo wyślę cię do piekła. Mam myśl. Chodźmy tam razem. Co to jest? To chyba deszcz. Nie do wiary, żeby niebo zrobiło mi takie świństwo. Niech to szlak. Co się stało? Co się stało? Cholerny deszcz.
Sex, deszcz i rock and roll. Let us pray.